Drugi temat, jaki mi zadano, jest bardzo lapidarny. Można go skonkretyzować w jednym pytaniu. Dlaczego odchodzą? A mowa przede wszystkim o młodych. Tak, o młodych, którzy albo odchodzą, albo nie przychodzą. Albo nie przychodzą. I w związku z tym my jako dorośli staramy się znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy. I wymyślamy różne powody. Mówimy, no nie są zainteresowani, ponieważ Kościół jest mało atrakcyjny. Nie ma tam tylu różnych figlików, które tam w świecie się dzieją. Dobrze, no na pewno tak. Dlaczego jeszcze? A mówimy czasem, no takie wychłodzenie duchowe jest w zborach. Nie ma miłości. To jest nawiasem mówiąc argument nieuczciwy. Nieuczciwy, bo to nieprawda, że nie ma miłości. Gdyby tak było, to znaczyłoby, że nie ma Boga w Kościele. Bo Bóg jest miłością. Ale Bóg jest w Kościele. Tyle, że Kościół nie zawsze na tę miłość odpowiada tak, jak powinien. To się zgadza. Czasem mówimy, zgorszenia są w zborze i młodzi odchodzą. Bo są tacy biedni, wrażliwi, prawda, i oni się gorszą i odchodzą. Czasem mówimy, są zwiedzenia. Bywa. Zgadza się. Czasem ktoś doznaje krzywd. Czasem bardzo bolesnych krzywd. Tak, tak też jest. No i wreszcie ten urok świeckości też swoje robi. Ale moi drodzy, tych powodów jest bez liku. Prawda? Gdybyśmy zaczęli je wypisywać, to lista byłaby na pewno o wiele dłuższa. Faktycznie rzecz biorąc, powód jest jeden. Młodzi odchodzą, bo tego chcą. Bo tego chcą. Bo z różnych względów przestaje im się podobać to, co jest w Kościele. Gdyby nie chcieli odejść, to żadna siła by ich ze zboru nie wygnała. Ale odchodzą, bo chcą. Bo z jakichś względów uważają, że Kościół jest mało atrakcyjny. Moi drodzy, od razu musimy sobie powiedzieć, że nigdy nie będziemy się wyścigować ze światem na atrakcyjność. My jako Kościół, prawda? Bo to jest droga zgubna, to jest droga, która prowadzi na zatracenie. To jest droga, która prowadzi Kościół do ześwieczenia. I nam nie wolno tego zrobić, nawet gdyby wszystkie nasze dzieci miały odejść z Kościoła. Kościół ma zostać czysty. A niektórzy się opamiętają. Prawda? No, ten syn marnotrawny się opamiętał. Więc jest nadzieja. Nie wolno nam tracić nadziei. Druga sprawa z tym związana to, że Bóg doskonale zna ból, jaki przeżywają rodzice z powodu odejścia dziecka z Kościoła. Bóg to doskonale rozumie. On jest ojcem w taki sam sposób doświadczonym. Nie tylko przez fakt tego, że jest ojcem każdego z nas, i że każde dziecko odchodzące od Kościoła sprawia ból nie tylko swoim rodzicom, ale i Bogu. Tak, to się zgadza. Ale moi drodzy, pierwsze odejście, gdzie miało miejsce? W niebie. Tak jest. To jest odejście Lucyfera, prawda? My nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, jaki ból musiał przejść Bóg z tego powodu. Bo my myślimy inaczej od razu, prawda? Lucyfer, no szatan, tak, B, tam ogień piekielny go czeka, dobrze. No to jest prawda, zgoda. Ale to też było stworzenie Boże, prawda? No i jest. Stworzenie Boże. I Bóg, widząc to zwyrodnienie, jakiemu poddał się Lucyfer, musiał naprawdę straszliwie cierpieć. Następnie możemy wspomnieć o innych rzeczach jeszcze. A inkarnacja. Inkarnacja Chrystusa. Czy było to jakieś odejście? Zauważcie, kochani, że pewien etap, z drżeniem serca powiem, w dziejach boskości zakończył się. Zakończył się z chwilą, kiedy Chrystus przybrał ciało, to nie przybrał go po to, żeby sobie w nim pochodzić,
ale przybrał ciało i w tym ciele pozostanie na wieki. Coś się stało w sposób nieodwracalny. W sposób nieodwracalny. I ta rozłąka, która trwała pomiędzy ojcem a synem, prawda? To też prawdopodobnie spowodowała jakiś ból w tym biednym Bożym sercu. No wreszcie możemy, przeskakując daleko w przód, wspomnieć o tej opisanej w Księdze Objawienia zagładzie bezbożnych. I to też będzie wielki ból. Nie tylko nasz, bo naszą łzę Bóg z oczu otrze, prawda? To jest obiecane, mamy gwarancję na to, w porządku. Ale kto otrze ból z Jego Bożego serca po stracie tych dzieci, których mu się nie uda uratować z powodu ich uporu? Kto otrze tę łzę? Więc Bóg naprawdę doskonale wie, co to znaczy ból odejścia. No ale dobrze, zostawmy to. Kiedy dochodzi już do tego smutnego faktu, to od razu pojawiają się pytania, kto zawinił. No bo taka jest nasza natura, prawda, że jeśli się coś dzieje takiego złego, no to staramy się znaleźć winnych wobec tego, kto zawinił. I od razu pada odpowiedź, automatycznie, to jest nasza wina. I są zbory, które z bicia się w piersi, swoje, nie cudze, w swoje piersi uczyniły no, szczyt pobożności. I mówią, tak, wszystko, co się złego dzieje, to jest nasza wina. Ale pytam, czy to rzeczywiście jest taka pokora, którą Chrystus zalecał? Czy ona jest prawdziwa? Ja nie kwestionuję tego, że może być wina po naszej stronie jakaś tam. Oczywiście, że może, oczywiście. Ale czy zawsze i czy tylko? No i chciałbym trzy miejsca w Piśmie Świętym wskazać. Jako pierwsze to fragment z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału. A więc Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. I tam czytamy, co Pan Jezus usłyszał. Co usłyszał od swoich uczniów, którzy podeszli do Niego i powiedzieli tak. Rozdział 15 Ewangelii Mateusza i wiersz 12. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do Niego. Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? Ohoho! To mamy tutaj przykład, kiedy mowa Chrystusa powoduje zgorszenie. A przecież nie kto inny, jak ten sam Chrystus powiedział, że jeśli by kto zgorszył drugiego, no to by mu tam prędzej kamień na szyję i tak dalej, prawda? No to jak to jest? I popatrzcie, czytamy, no możemy cały ten fragment nawet czytać i okazuje się, że kiedy Panu Jezusowi przyniesiono tę wiadomość, że stał się źródłem zgorszenia dla innych, to on wcale nie przepraszał. Wcale się nie kajał. Wcale nie bił się w piersi i nie mówił, ach, przepraszam, może moja mowa była zbyt mocna, może taka nieinkluzywna, może ja powinienem trochę inaczej, to ja już będę na przyszłość pamiętał. Nic takiego nie ma. Nic takiego. Mało tego, Chrystus odpowiada na to i mówi, wiecie co, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Tam nie ma ani śladu pokory w odpowiedzi na ten zarzut, który został postawiony. Ewangelia Jana, 6 rozdział. To jest niesamowita mowa Chrystusa, wspaniała, potężna mowa Chrystusa na temat chleba życia. Prawda? I ta mowa wywołuje bardzo konkretny oddźwięk w społeczeństwie, wśród tych wszystkich, którzy Chrystusa słuchają. Czytamy o tym w 60 wersecie. Ewangelia Jana, 6 rozdział i 60 werset. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa, któż jej może słuchać? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy?
A cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Proszę, popatrzmy, co dzieje się dalej. 6 wiersz, kiedy Pan Jezus kończy tę mowę, czytamy w 66 wersecie, że od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Ale Jezus nie popędził za nimi i mówił, kochani, wróćcie, wróćcie, ja już nie będę tak mocno przemawiał, prawda? Nic podobnego. Ani też nie mówił do uczniów, moja to wina, moja, nie powinienem tak mocno przemawiać. Absolutnie nie. No to z tej samej Ewangelii. Jeszcze odwrócimy kilka kartek w przód i przejdziemy do 13 rozdziału. A tam oczywiście mamy spotkanie w Wieczerniku. Mamy spotkanie w Wieczerniku i tam coś się dzieje. W drugiej części tego 13 rozdziału mamy opisaną sytuację, kiedy Pan Jezus wskazuje Judasza jako tego, który jest zdrajcą. I czytamy, że gdy, wiersz 26 pod koniec, że gdy wziął kawałek chleba, umoczył go, dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Wiersz 27. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. I wiersz 30. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Powiedzcie mi, dlaczego Chrystus nie przeszkadza Judaszowi? Dlaczego nie rzuca się w pogoń za swoim uczniem, prawda? Tylko mówi, rób to, co masz do zrobienia. Tylko mi nie mówcie, że takie było proroctwo i Judasz musiał to zrobić. Nie musiał. To był jego wybór. To, że Judasz odchodzi wtedy z najbardziej bezpiecznego miejsca na świecie, z bezpośredniego otoczenia Jezusa, to, że Judasz odchodzi, to był jego wybór. I to jest zawsze wybór człowieka. To jest zawsze wybór człowieka. On może być w jakiś sposób stymulowany, zgoda. Niektórzy są skłaniani do odejścia właśnie poprzez tam różne zwiedzenia, skrzywdzenia i tak dalej. Ale to zawsze jest wybór człowieka. I my musimy naszej młodzieży, bo to o nich mowa przede wszystkim, uświadamiać to. Zrobisz, jak będziesz chciał. Zrobisz, jak będziesz chciała. Ale wiedz, że to jest twój wybór. Ja ci mówię, że nie powinnaś tego robić. Ja ci mówię, że to nie jest droga, która jest dla ciebie przez Boga przeznaczona. Ale ty zrobisz, jak będziesz chciała. Mamy przykład Heliego, prawda, ze Starego Testamentu. Człowiek, który ewidentnie źle wychował swoje dzieci. Ewidentnie. Ktoś może powiedzieć, no tak, no ale on był takiego miękkiego usposobienia, on się nie czuł na siłach, on bał się ich zranić. Możemy znaleźć usprawiedliwienia, owszem, możemy. Ale to nie zmienia faktu, że ci ludzie wprowadzili w Izraelu fatalne rzeczy. I że ich złe wychowanie skutkowało negatywnymi rzeczami dla całej zbiorowości izraelskiej. W tym samym domu, w którym działy się paskudne rzeczy, naprawdę, który był zgorszeniem dla całego Izraela, w tym samym domu wzrastało małe dziecko. I my wiemy, jak miało na imię, prawda? To był Samuel, tak jest. I ten Samuel wyrósł na ikonę pobożności, prawda? Na człowieka, kiedy patrzymy na niego, to myślimy czasem, ach, być takim jak Samuel na przykład, prawda? No pewien ideał człowieka oddanego Bogu. To jak to jest? Że w tym samym domu, w którym było złe wychowanie, dwóch wyrasta na łajdaków, a jeden jest ideałem pobożności. Widzicie? To jest decyzja człowieka. To jest decyzja człowieka. O Panu Jezusie jest napisane tak.
Już w bardzo wczesnym wieku Jezus zaczął sam kształtować swój charakter. W bardzo wczesnym wieku Jezus zaczął sam kształtować swój charakter. I nawet szacunek i miłość, jakie żywił do swych rodziców, nie mogły go powstrzymać od posłuszeństwa Słowu Bożemu. Ewangelie podają nam przykład takiego ewidentnego zaniedbania obowiązków rodzicielskich, prawda? Pan Jezus zgubił się, czy został zgubiony raczej. A więc widzimy, że to nie była rodzina, która była wolna od pewnych błędów wychowawczych. Ale te błędy nie przeszkodziły temu dziecku podjąć dobrej decyzji. Bóg jest na pierwszym miejscu. I ja będę robił tak, jak Bóg sobie życzy, niezależnie od tego, jak jestem traktowany. A więc, moi drodzy, co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić z tymi naszymi nieszczęsnymi dziećmi, które albo już przymierzają się do tego, żeby odejść, albo już odeszły, albo na razie się tylko przyglądają, jak to wygląda w przypadku innych? No, zazwyczaj skupiamy się na przyczynach, a więc na tym wszystkim, co prowadzi człowieka do odejścia. I staramy się to usuwać, staramy się te przyczyny eliminować. Ale wyobraźmy sobie samochód, który nie jedzie. No jakie mogą być przyczyny tego, że on nie jedzie? Proszę? Może nie mieć paliwa, oczywiście. Naturalnie, że tak. Co jeszcze? No może na przykład, może nie mieć kół, prawda? No to też ciężko jechać wtedy. Proszę. Mógł zamarznąć. Tak, no oczywiście. Jasne. Dobrze. No to może mu trzeba wymienić akumulator na przykład, prawda? No a w końcu zrobiliśmy to wszystko i on dalej nie jedzie. Bo nie ma kierowcy. Oczywiście. Bo nie ma kierowcy. I my, kochani, możemy nawet skutecznie wyeliminować te wszystkie powody, o których mówiliśmy wcześniej. Zaprowadzimy taką miłość w zboże, że nikt nie pozrobi zarzutu, prawda? Będzie idealnie, wszystko. I co? No i dalej skutek jest niepewny, ponieważ nigdy nie wygramy w wyścigu ze światem na świecką atrakcyjność. Jeśli Jezus nie stanie się dla człowieka najbardziej atrakcyjną istotą na świecie, to taki człowiek nigdzie nie znajdzie zadowolenia. Nigdzie. Będzie zawsze szukał kolejnych błyskotek w tym świecie i stale będzie niezadowolony. Kościół nie jest po to, żeby na drodze świeckiej starać się człowieka oczarować, olśnić, omamić go tak, żeby tu został. To nie jest ta droga. Więc, moi drodzy, właśnie wracając do tego samochodu nieszczęsnego, on potrzebuje kierowcy, prawda? I w związku z tym my też potrzebujemy kierowcy. Nie tylko takiego, który panuje z racji urzędu w kościele, ale my przede wszystkim potrzebujemy tego kierowcy dla samych siebie. Czyli jeśli chcesz swoje dziecko albo uchronić przed odejściem, albo dać mu jakiś argument, skłonić, żeby powróciło, to pierwsza rzecz, bracie, siostro, zadbaj o własną duchowość. O własną duchowość to postaw na pierwszym miejscu. Dlaczego? No. Wtedy dopiero będziesz użytecznym ratownikiem, jeśli zadbasz o siebie. Naprawdę. Ci wszyscy, którzy chodzą na różne kursy ratownictwa czy do szkół ratowniczych, oni są uczeni między innymi tego, że jeśli dzieje się na przykład jakiś wypadek drogowy, prawda, i przyjeżdża ekipa, to pierwsza rzecz to nie rzucać się na poszkodowanych, tylko tak jest, zadbać o swoje bezpieczeństwo. Prawda? Jeśli to się stało na drodze, to od razu trzeba ustawić odpowiednie znaki, prawda? Żeby samochód, który będzie jechał z jednej i z drugiej strony, nie staranował ratownika. Jeśli jest wybuch metanu w kopalni,
To pierwsza rzecz, nie natychmiast ekipa ratownicza na dół. Sprawdzić stężenie, jakie jest. Sprawdzić stężenie, bo jeśli tego nie zrobisz, to puścisz ludzi na pewną śmierć, będąc dyspozytorem, prawda? Nie wolno. No ale to inni umrą. No to co, to z tymi innymi ma umrzeć ratownik również, tak? Przecież to jest bez sensu. Więc popatrzcie, w tych zwykłych sprawach takich, dotyczących ratownictwa, no zwykłego, my potrafimy te kwestie dobrze rozsądzić. I potrafimy powiedzieć, ci, którzy idą ratować, oni muszą być w miarę bezpieczni. Prawda? I tutaj tak samo, moi drodzy. Jeśli ty chcesz ratować czy swoje dziecko, czy inne dzieci w kościele, to przede wszystkim musisz zadbać o własną duchowość. Wtedy będziesz użytecznym ratownikiem i będziesz świadectwem miłości Bożej, mocy tej miłości, mocy. Pierwsza kwestia, którą warto w związku z tym w ramach tej dbałości o własną duchowość zrobić, to spróbować rozsądzić tak sensownie, na chłodno, rozsądzić zasadność tych zarzutów, które przedstawiają ci inni, że to twoja wina, albo zarzutów, które pojawiają się w ramach twojego własnego sumienia. Pamiętamy, że nasze sumienie to jest taki instrument, który mamy wbudowany, prawda? Oczywiście to nie ma jakiejś lokalizacji w mózgu, to nie o to chodzi. Ale to tam funkcjonuje. I to jest instrument, na którym potrafi grać i diabeł, i Bóg. I diabeł, i Bóg. I Bóg gra na wyrzutach sumienia, czy powoduje wyrzuty sumienia, wtedy, żeby się człowiek opamiętał, prawda? To tak jak z człowiekiem. Człowiek dostaje nagłych bólów brzucha, prawda? Pogotowie, transport do szpitala, dobrze. I jak jest dobrze ustawiona ekipa pogotowia, to oni mu nie dają przeciwbólowych środków, dopóki go nie zawiozą. Dopóki go nie zawiozą. No bo nie wiadomo, co się w środku dzieje, prawda? Musi być najpierw zdiagnozowany. A jeśli mu podadzą środki przeciwbólowe od razu, to zamaskują obraz chorobowy, zamaskują objawy i wtedy naprawdę mogą być trudności w postępowaniu właściwym, diagnostycznym. Ale z chwilą, kiedy rozpoznanie zostaje postawione i wiadomo, o co chodzi, to natychmiast się walczy z bólem, bo on jest już wtedy niepotrzebny. I wyrzuty sumienia funkcjonują jak ból duszy. One są sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego, że dzieje się zło. I jeśli zostanie to zło zdiagnozowane i określone, tak stało się zło, bo tak, a tak się zachowałem, to wyrzuty sumienia przestają być potrzebne. I przychodzimy wtedy do Boga i wypłakujemy Mu się w rękaw i mówimy, Panie Boże, no znowu mnie tam poniosło, przepraszam Cię, daruj i tak dalej. I jeśli jesteśmy dobrze wyedukowani na Biblii, to wiemy, że mamy darowane, prawda? Mamy darowane. I wtedy możemy powiedzieć, papa, wyrzuty sumienia, odpływajcie, już nie jesteście potrzebni. Ale diabeł zdaje sobie sprawę z tego, że moc tych wyrzutów jest naprawdę duża i że przez nie można człowieka udręczyć nawet na śmierć. Niestety, nawet na śmierć. I dlatego usiłuje na tym instrumencie grać. Ale pamiętajcie, to jest fałszywa nuta, którą on wydobywa z tego instrumentu. Nie wolno się temu poddawać. Więc trzeba rzetelnie rozliczyć się z Bogiem. Jeśli dzieje się to zło w postaci dziecka odchodzącego, prawda? To trzeba samemu sobie zadać pytanie, na ile wyrzuty sumienia, które się pojawiają we mnie, rzeczywiście są uzasadnione. Druga kwestia, może podobna do tej. Nie daj się zgnębić wspomnieniom. Nie daj się zgnębić wspomnieniom. Przychodzi taki czas, że dzieci w sposób absolutnie perfekcyjny, już może nie dzieci, już bardziej młodzież właśnie, potrafi wypomnieć błędy, twoje błędy z przeszłości. Potrafią je przedstawić w sposób tak wyolbrzymiony, że my czasem stajemy oniemiali, otwieramy twarz i nie wiemy, co powiedzieć. Tak to wszystko jest wykoślawione. Jak gdyby jakaś obca propaganda to przemieliła i podała do wierzenia.
Nie poddawajcie się temu. Są młodzi, mają prawo ostro kategoryzować, myśleć w kategoriach czarno-białe, prawda? No to jest przywilej wieku. Minie czas, nabiorą rozumu. Ale nie poddawajcie się temu, nie dajcie się temu zgnębić. Absolutnie nie. Nie ma człowieka bez winy, nie ma rodziców, którzy by nie popełnili większych czy mniejszych błędów wychowawczych, ale od tego nie załamuje się los drugiego człowieka. Chrystus był w takiej dobrej rodzinie, bardzo dobrej, ale też niewolnej od pewnych błędów. I nie wypaczył mu się charakter i został Zbawicielem. Następna rzecz. Nie nagabuj. Nie zadręczaj tego dziecka. Daj mu pewną swobodę. Tak jak zrobił to Chrystus w tym właśnie 6 rozdziale Ewangelii Jana. Kiedy już, jak czytaliśmy w wierszu 66, wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło, to wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Aż skóra cierpnie, prawda? Bo myślimy, a jeśli powiedzą, że tak, to co? Zostawmy człowiekowi pewną swobodę. Ma prawo decydować, ma prawo do błędu. Czy zastanawialiście się nad tym, że ojciec syna marnotrawnego nie rzucił się w pogoń za tym dzieckiem? Chcesz odejść, synku? Proszę bardzo. On sobie tam na pewno nie jedną noc przepłakał, to jest inna sprawa, ale wiedział, że jeśli to dziecko ma się stać nawróconym człowiekiem, to musi dostać w świecie po skórze, bo widać, że nie umie cenić tego, co ma w domu. I te baty, jakich dozna w świecie, są nieodzowne. Ten ojciec naprawdę był mądrym człowiekiem i on to zrozumiał. Dlatego nie przeszkadzał. Chcecie odejść? Chcesz iść? Trudno. Trudno, proszę bardzo. Następna rzecz, którą rodzic takiego nieboraka, o której powinien pamiętać. Nie wolno odstępować od zasad. Niektórzy młodzi ludzie usiłują swoje świeckie zwyczaje, dopiero co nabyte, wprowadzać do domu. Późne powroty ze złym towarzystwem, podchmieleni i tak dalej, i tak dalej. Wasz dom to jest dom, w którym Bóg ma mieszkanie i ten dom ma być czysty. Ten dom ma być czysty. I takiemu dzieciakowi, który usiłuje wprowadzać swoje porządki, trzeba wyraźnie powiedzieć, znasz zasady, jakie w tym domu panują. To jest Boży dom. I tu nie ma prawa być nic takiego, co ty chcesz wprowadzić. Jeśli albo się temu podporządkujesz, albo musisz sobie znaleźć inny dom. To trzeba zdecydowanie powiedzieć. Za to jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, znajdujemy taką myśl, chyba dzisiaj trzeba do niej częściej wracać. Tak mi się wydaje. 1 do Tesaloniczan, 2 rozdział. I tam pisze Paweł tak, w wierszu 4. Jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. My nie jesteśmy po to, żeby naszą mowę kształtować zgodnie z upodobaniami tego świata. Ale mamy mówić, prawda? Mamy mówić, jak ci, którym powierzona została Ewangelia, tak, aby podobać się Bogu, a nie ludziom. I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Moi kochani, nigdy nie traćcie nadziei. Naprawdę. Nie warto. W psalmie 27 czytamy, to jest ostatni wiersz w tym psalmie. Miej nadzieję w Panu.
Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Z natury jesteśmy niecierpliwi. Zresztą lekcja dzisiejsza szkoły sobotniej o tym też wspominała. No, jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy szybkich efektów. Nie zawsze to jest możliwe, ale miejmy nadzieję w Panu. Moi drodzy, ten ojciec syna marnotrawnego w końcu się doczekał, prawda? Oczywiście zaraz mu wyrósł następny problem w postaci tego starszego. Ale przynajmniej to jedno dziecko zostało na razie uratowane. Ojciec nie stracił nadziei, prawda? A więc i my pamiętajmy o tym, że jest Bóg, który bardziej kocha nasze dzieci niż my kochamy. Ja wiem, to wielu wyda się bluźniercze, ale taka jest prawda. Jego miłość jest większa od naszej, więc On bardziej kocha nasze dzieci niż my. I na pewno dla każdego z nich zrobi wszystko, co tylko można, żeby je uratować. Ale my musimy przy Bogu stać tak, żeby nie można nam było niczego zarzucić. Moi drodzy, może tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Na pewno stoimy przed różnymi przykrymi jeszcze rzeczami, które się będą działy, ale musimy przez to wszystko przejść szczęśliwie, ponieważ mamy dobrego Boga po swojej stronie. Mamy Boga, który jest zwycięzcą, który umie zwyciężać i który zwycięstwo nam obiecał. Więc stając po stronie zwycięzcy, nie można przegrać. Pamiętajcie proszę o tym i niech Wam Bóg błogosławi. Amen.